Mam nadzieję, że spodoba się Państwu ta prezentacja, taka bardzo luźna, bardzo mało naukowa. Prezentacja, która ma troszkę przybliżyć tę naszą ostatnią ekspedycję na Grenlandię, ekspedycję w sezonie lata w lipcu 2022 roku. I również opowiedzieć kilka słów o tym, jak to wyglądało, co zrobić, jakie ewentualnie czyhają niebezpieczeństwa, jak się przygotować. I choć to ja Państwu będę prezentować, jest to prezentacja przygotowana tutaj przez cały nasz zespół, widoczny na zdjęciu. Od prawej strony Daniel Dunkley, Marcin Mieszczak, Piotr Król i Tan Michael Uskar. I również zdjęcia użyte w prezentacji, jeżeli nie są podpisane, że są jakimiś zdjęciami z internetu, to są zdjęciami po prostu kogoś z nas. Ta nasza ostatnia ekspedycja, ostatnie dwie ekspedycje były prowadzone w ramach takiego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Granty Norweskie Poles Together, Missing Link Between Arctic and Antarctic Early Air Record. Poles Together, i tutaj w prawym górnym rogu mają Państwo logo tego naszego projektu, które ma symbolizować to, czy rzeczywiście północ z południem, ta Arktyka z Antarktydą, były kiedyś dawno, dawno temu, na początku Ziemi, kiedy ta Ziemia była taka jeszcze młoda, taka właściwie nawet nie nastolatek, takim dzidziusiem, czy wtedy właśnie te kontynenty były razem, czy nie. I te puzzle w globusie znaku zapytania mają nam odpowiedzieć na to pytanie, i my mamy nadzieję, że te nasze prace pozwolą nam odpowiedzieć. Zanim przejdę do treści referatu, kilka takich słów bardzo podstawowych. Państwo wszyscy zapewne doskonale wiedzą, ale raz jeszcze: Arktyka na północy, od słowa Arktos, niedźwiedź, tam są niedźwiedzie. Tutaj akurat na tym slajdzie zaznaczony jest Svalbard i Spitsbergen, gdzie nasz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ma stację Holmsund, i na mapie czerwonym kółkiem jest to zaznaczone, a biała plama to Grenlandia, o której będę opowiadać. Natomiast oczywiście, skoro mamy Arktykę, mamy również i Antarktykę, i tutaj jest mapa, taka bardzo uproszczona, na której są zaznaczone dwie polskie stacje antarktyczne. Stacja imienia Dobrowolskiego na kontynencie w Antarktyce Wschodniej, starsza, i stacja imienia Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego. I oczywiście tutaj nie mamy niedźwiedzi, mamy za to urocze pingwiny. To jest mapa Grenlandii, i ta Grenlandia to green, wcale nie jest taki green, bo ta Grenlandia już mniej więcej robi się coraz mniej zielona, ale mniej więcej 1000 lat temu, kiedy przybyli tam ludzie nordycy, to wtedy jeszcze Grenlandia była zielona. Natomiast pierwsze dane o ludziach na Grenlandii to pochodzą z czasów około 4000 lat temu, jednakże ci ludzie migrowali w zależności od tego, w jaki sposób się zmieniał klimat, jak dochodziło do małych epok lodowcowych, to ci ludzie po prostu ubywali, natomiast przybywali, gdy robiło się bardziej zielono i bardziej ciepło. Stolicą Grenlandii jest miasteczko Nuuk. Tu jest takie zdjęcie właściwie idyllicznego miasteczka, kolorowego bardzo. Miasteczko ma około 20 tysięcy mieszkańców, i cała ludność Grenlandii to jest około 60 tysięcy people, czyli mniej niż właściwie Europa Zachodnia. Grenlandia tak naprawdę całkowicie jest uzależniona od Danii. Natomiast geologicznie Grenlandia, ta część jej zachodnio-południowa, była połączona z północno-wschodnim Labradorem. To jest ta nasza Arktyka,
którą my badamy w naszym projekcie. I tutaj mają Państwo taką właściwie rekonstrukcję po prawej stronie części Grenlandii i części Labradoru, które tworzyły fragment kratonu północnoatlantyckiego. I tutaj na tej mapie, to za chwilę będzie jeszcze lepiej widać, mamy Nuuk, stolicę Grenlandii zaznaczoną. I mamy również teren Asivik, miejsce, w którym właśnie byliśmy. Mamy jeszcze raz powiększoną rekonstrukcję tego obszaru i dużą elipsą Nuuk na południu i bardziej na północy Asivik. Teren, do niego się dostawaliśmy z miasta o nazwie Kangalusuak i to jest około 70 km na północ od Nuuk. Elipsa, która jest na Półwyspie Labradorskiej zaznaczona, to jest blok Saglek, to jest nasz teren badań na Labradorze. Tam również prowadziliśmy już pierwsze prace dwa razy i wybieramy się tego lata najbliższego, więc mam nadzieję, że również będę mogła Państwu coś o tym powiedzieć. A tu na zdjęciu widzą Państwo fragment naszej pracy terenowej, to jest tu Dan przyglądający się właściwie z niedowierzaniem niesamowitym skałą, takim metagabro z żyłami granatu. Bardzo, bardzo ciekawa skała, jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka jest jej petrografia. Natomiast ponieważ obiecałam, że coś tam popowiem trochę o planowaniu, o tym, jak właściwie sensownie tę ekspedycję, zresztą każdą ekspedycję oczywiście trzeba zaplanować i oczywiście najczęściej to początek i najczęściej zaczynamy od tego, że po prostu siadamy na mapę, nad mapą, nad literaturą i poszukujemy tych miejsc, tych obszarów, które będą dla nas najbardziej interesujące i tych, w które będziemy mogli się dostać. Oczywiście my, jako geolodzy, naukowcy, no, poszukujemy tych obszarów, również zaczynając od literatury naukowej i również próbując się posiłkować tym, co mogłoby być ciekawego i co mogłoby być z naszego punktu widzenia interesującego w naszym przypadku, gdzie mogłyby występować te skały, które są potencjalnie jednymi z najstarszych skał na Ziemi. I tu mają Państwo obok tego zdjęcia z Google Earth takie zdjęcie mapy aeromagnetycznej, zdjęcie, na którym widzimy, że mamy obszary magnetycznych obniżeń na niebiesko i obszary tych, i tam występują skały młodsze i tych podwyższeń magnetycznych na czerwono, gdzie mamy skały starsze, skały magnetonośne. I tutaj te trzy elipsy zaznaczają nam trzy nasze obszary takie zainteresowań. Na niebiesko, w niebieskiej ramce mamy lotnisko Kangalusuak. Za chwilę Państwo zobaczą, że Kangalusuak to jest takie miasteczko, gdzie na lotnisko idzie się pieszo. Jest to wszystko w centrum miasta tak naprawdę. I od mniej więcej Kangalusuak do tego naszego pierwszego kempingu jest około 70 km. Trzy miejsca, w których chcieliśmy odwiedzić, w których pracowaliśmy i trzy środki transportu, które również za chwilę Państwo zobaczą. To jest widok miasta Kangalusuak, bardzo podobny do Nuuk, natomiast znacznie mniejsze. Idziemy z lotniska na nogach po to, by wejść do naszego miejsca, w którym nocowaliśmy na początku, KIS, Kangalusuak International Science Support. To jest miejsce działające od kilku lat. Tutaj mamy na zdjęciu pierwszego z prawej Chrisa, który zarządza właśnie tym centrum. Jest to centrum, które daje bazę, pomaga w organizowaniu różnych rzeczy, wyjazdów w okolicach Kangalusuak i tam również można właśnie się przenocować, jest kuchnia, prysznice, są bardzo przyzwoite warunki, ale również można tak naprawdę zorganizować różnego rodzaju transport. Oczywiście my ten transport i te wszystkie plany robiliśmy dużo wcześniej i robiliśmy to
jeszcze z Polski. Natomiast będąc już na miejscu i mając kontakt z Chrisem, rzeczywiście kilka rzeczy można było dopracować, poprawić czy też z nich skorzystać. Nasz pierwszy teren, ten oddalony około 70 kilometrów, teren Asiwik, który został przez nas wybrany po publikacji sprzed 20 lat, gdzie kilka danych takich było wieków starszych. I tu widzą Państwo, że my się po prostu bardzo tu cieszymy, że będziemy lecieć helikopterem. Natomiast niestety w dzień wyjazdu okazało się, że niektóre z naszych pojemników na paliwo do generatora nie spełniają wymagań linii lotniczych Air Greenland, mimo że wszystko było w porządku, mimo że wszystko zostało wcześniej zaakceptowane i certyfikaty otrzymaliśmy. Było sporo stresu i problemów w dzień wyjazdu, tak więc zdecydowaliśmy się na chyba dość wtedy wydawało się karkołomną sytuację, natomiast potem okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. Otóż zdecydowaliśmy, że nie weźmiemy generatora ani paliwa, że po prostu będziemy się posiłkować jedynie powerbankami, których mieliśmy sporo i których również Chris nam dostarczył, żeby móc sobie doładowywać telefony satelitarne, GPS-y, InReach'e i wszystkie nasze inne rzeczy, które mieliśmy ze sobą. To jest nasz helikopter i ten helikopter nas wywiózł na południe od Kangalusuak, w miejsce, które wcześniej wyznaczyliśmy i pokazaliśmy, sprawdziliśmy na mapie, i tam piloci mieli nas odebrać po 9 dniach o wyznaczonej porze. Tutaj widzą Państwo już nasze skrzynki i zawartość naszego dobytku, która została wypakowana z helikoptera. I tu od razu chciałam powiedzieć, że to nie jest różnica w tych wielkościach tych skrzyni, nie jest przypadkowa, a to za chwilę Państwo zobaczą dlaczego. Nasz pumping był bardzo dobrze wybrany. Mieliśmy bliski dostęp do wody, byliśmy na wzgórzu, także mieliśmy bardzo daleko widoczność ewentualną przed niektórymi danymi gościami, różnymi zwierzętami. Także podobnie byliśmy w miejscu, gdzie wcześniej no, nie było ludzi, więc miejsce zupełnie dzikie, niesamowite ogromne. I to jest nasz kemping. Jak widzą Państwo, mamy różne kolory namiotów. Te różne kolory wynikały z takiego niejakiego testowania, co będzie lepsze i co się lepiej sprawdzi. Z jednej strony na pewno spać jest lepiej w tym zielonym namiocie maskującym, gdzie nie przeszkadza intensywne światło dużo dnia i właściwie dzień prawie całą noc. Z drugiej strony, no, namioty żółte i czerwone było bardzo, bardzo daleko widać, więc czasami po tym ciężkim dniu, kiedy po czasem nawet kilkunastu godzinach marszu wracaliśmy i już daleko widzieliśmy świecące żółto-czerwone namioty, to było nam bardzo miło. Tu wspominałam, że skrzynki są różnej wielkości i że ta wielkość nie jest przypadkowa. Jak Państwo widzą, zrobiliśmy sobie taki dość przyjemny stolik z krzesełkami. Oczywiście w każdej tej skrzynce były różne rzeczy, ale mamy również skrzynki takie, które są maleńkie, najmniejsze. To były te skrzynki, w których potem po prostu kolekcjonowaliśmy skały, próbki skalne, które są oczywiście najcięższe. Tu jest jeszcze jedno zdjęcie, takie z daleka naszego kempingu, to gdy wracamy i zapewne widzą Państwo, że mamy bardzo wygodny dostęp. Zaznaczam tutaj, gdzie jest nasz kemping. Ta gruba strzałka wskazuje, gdzie mieliśmy źródło wody, także tam z wiadrami można było chodzić i pobierać czystą wodę. Strzałka na śniegu wskazuje coś, co nas na początku przeraziło, bo wydawało się, że są to dość świeże ślady reniferów. Nigdy potem ich tutaj, konkretnie tak blisko naszego kempingu, nie spotkaliśmy, no ale spotykaliśmy zwierzęta. Natomiast ta strzałka
która jest z lewej strony na wprost, wskazuje strumyk, który był naszym największym problemem, naszym utrapieniem i czymś, co każdego dnia powodowało dużo problemu. Oczywiście każdego dnia, gdy wyruszaliśmy w teren po śniadaniu, musieliśmy się dobrze do tego przygotować. Jak Państwo widzą, no, praca geologa nie jest prosta, bo już wychodząc, człowiek musi dźwigać wielki młot, gdyż te skały stare, no, nie są proste do odbicia. I oprócz tego, że były młotki takie klasyczne, geologiczne z nami i dłuta do przytrzymania, do podważenia skały, to zwykle któryś z kolegów niósł wielki, duży młot. I również ponieważ ten mech i glina powodowały, że się często zatapialiśmy, również używaliśmy stóp tutów, żeby w miarę czyste mieć spodnie. Termosy z gorącą herbatą i worki na próby to oczywiście też nasz codzienny dobytek, ale tutaj proszę zobaczyć, co robimy, co przygotowujemy, ponieważ no, ja już mam wieloletnie doświadczenie w terenie i różnie te próbki skalne były przeze mnie i przez nasz zespół pakowane i przygotowywane do transportów, ale i owijane często nie tylko w worki, ale i w papier, gdzie oczywiście trzeba było wszystko podpisywać 1000 razy. Natomiast tym razem mieliśmy do dyspozycji również ścinki materiałowe, po prostu fragmenty materiału, które zakupiliśmy na paczki, i niestety niektóre z tych ścinków były tak wielkie, że trzeba było je przed wyjściem w teren podzielić i przygotować do tego, żeby móc potem w terenie skały owijać, ale te białe szmatki materiałowe bardzo dobrze się spisały, także bardzo dobrze nam służyły. I tu widzą Państwo, jak Piotr przygotowuje ścinki szmatek do owijania skał, a Marcin z Tanmajem przygotowują dron do pierwszego lotu i do pierwszych obserwacji potem w terenie. To jest ten nasz strumyk, o którym wspomniałam, strumyk, który był naszym utrapieniem. On tak naprawdę, no, źle nie wygląda, ale jak mówi Dan, Greenland is a big country. I to jest rzeczywiście big, big country. Każda rzecz, która wydaje się, że jest blisko, że jest tuż, tuż, podczas gdy się ruszamy, gdy idziemy, okazuje się, że jest bardzo daleko, jest nie taka prosta, nie taka oczywista. I tak jak my chodziliśmy, to rzeczywiście przeskoczenie tego strumyka i przejście, żeby w ogóle rozpocząć pracę w terenie i przejście go w miarę suchą nogą, to było dużym wyzwaniem każdego dnia. Tu jest inna perspektywa tego, i proszę zobaczyć, że tu my mówimy o kilkunastu metrach szerokości tego, i na szczęście mieliśmy kije ze sobą, które pomagały się wesprzeć. Na szczęście mieliśmy dwóch panów bardzo wysokich, Marcina i Piotra, którzy również służyli pomocą i pomagali. Ale już pierwszego dnia przy przejściu, no, Marcin przede wszystkim pomógł ustawić ścieżkę z kamieni, które potem były naszą taką stałą ścieżką. Jednakże ta woda przybierała i obniżała poziom, więc czasami, jeśli przyszliśmy zbyt późno z terenu, to niestety bardzo trudno było nam wrócić do namiotów, wrócić do domu. Oczywiście oprócz wody musieliśmy czasem przekraczać śnieg, to są tu nasze ślady, nie zwierzęta, ale czasami musieliśmy się również wspinać gdzieś tam, żeby dojść do odkrywki i zobaczyć i przejść przez deszcz. Bywały również takie dni, oczywiście, gdzie był upał i było ciepło, i jak widać tutaj Marcin sobie nawet suszy stopy na słońcu, żeby po prostu się troszeczkę ogrzać i skorzystać z tego letniego słoneczka. Mieliśmy temperatury tam nawet do 15 stopni Celsjusza, ale wiem, że wczoraj w Kangalusuak było minus 32 stopnie, jak mieliśmy tubylców.
Również do pracy takiej naszej w terenie bardzo był przydatny dron i to nasz zespół miał pierwszy raz możliwość taką, że korzystał w ogóle z tego i rzeczywiście te zdjęcia były bardzo pomocne i bardzo się przydały do planowania kolejnych dni w terenie i do planowania tego, gdzie warto się udać, gdzie możemy się udać, jak możemy się udać, bo ze względu na to, że oczywiście pogoda, o czym jeszcze powiem, jest najważniejsza i w obszarach polarnych, to pogoda nam determinuje, czy możemy iść do pracy, czy nie możemy iść do pracy, kiedy i jak. Tak więc ten dron nam pomagał, że gdy była gorsza pogoda, wybieraliśmy ten obszar, który był bliżej, który był lepiej zachowany, a wtedy, kiedy była pogoda lepsza i słonko, mogliśmy zaplanować właśnie bardzo długą wyprawę w daleki. Tutaj widać jeszcze raz ten nasz obóz i tu widać właśnie wodę, z którego po prawej stronie, wodę, z której pobieraliśmy, źródło wody, z której pobieraliśmy wodę do picia. Natomiast w prawym górnym rogu zdjęcia widać ten nasz tę wodę, którą musieliśmy przekraczać codziennie, która była takim naszym utrapieniem. I tu na śniegu po lewej stronie ślady prawdopodobnie reniferu. Wspomniałam, że trzy kempingi, trzy drogi transportu. No, mieliśmy właśnie również taką okazję, że na drugi kemping wybraliśmy się z myśliwymi tamtejszymi, którzy nas dowieźli do miejsca, gdzie oni sami miewają kempingi i dotarliśmy do tego miejsca łódką. Tam już mieliśmy no, trzy namioty, dwa namioty do spania, jeden namiot gospodarczy, ale tutaj w tym czasie bardzo nam dopisała pogoda, także nie musieliśmy właściwie korzystać z namiotu gospodarczego i posiłki spożywaliśmy na zewnątrz. Taka humorystyczna sytuacja, gdy nas tam zostawiali myśliwi, by odebrać za kilka dni i pytaliśmy, a jak tu z niedźwiedziami? Nie ma? Bezpieczniej będzie? Nie, niedźwiedzi nie ma. Na wilki uważajcie. Także pocieszyli nas tak dość nieznacznie. I tu jesteśmy my w terenie, jak widzicie, bardzo dużo różnych czaszek. Żartowałam sobie, że nawet czaszkę Pinokia znaleźliśmy. I również no, nieodzowny młot do pobierania prób i Dan, który prowadzi obserwacje od razu w terenie przed wyborem najwłaściwszego czy też najpiękniejszego okazu do naszych badań. Trzeci kemping był bardzo, bardzo niezwykły. Nie mogliśmy się dostać w miejsce na koniec drogi i Chris zaproponował, że nas zawiezie, a my sobie wrócimy rowerami. Tak postanowiliśmy, natomiast w bardzo krótkim czasie pobraliśmy tyle prób i nie jakby wiedzieliśmy, że będzie to kilkanaście kilometrów, natomiast rzeczywiście była to droga bardzo długa, bardzo ciężka. Tak więc jest to miejsce, w którym pracowaliśmy jeden dzień, natomiast tam potem jeszcze korzystając raz z uprzejmości Chrisa, udało nam się dojechać daleko, daleko do końca pod lodowiec, gdzie również mieliśmy swój kemping i też tam pracowaliśmy kilka dni. No, te różne wyprawy, te różne prace terenowe, zwłaszcza właśnie takie w terenach polarnych, zwłaszcza takie, gdzie mamy bardzo duże wyzwanie dla naszego organizmu, wymagają przygotowania nie tylko merytorycznego, ale takiego właśnie również naszego fizycznego i wymagają również tego, żebyśmy wszyscy byli tym jednym zgranym zespołem i tym, żebyśmy nawzajem się też obserwowali, żebyśmy próbowali przed wyjazdem oczywiście nie tylko się przebadać i wiedzieć, co komu i w jaki sposób dolega, ale również w razie, w sytuacji, kiedy cokolwiek się dzieje, natychmiast dawali sobie nawzajem znać, byśmy mogli sobie pomóc.
Oczywiście dieta jest pewnym wyzwaniem również, dlatego że przygotowanie się do takiego wyjazdu i bycie na tej diecie takiej, która jest w terenie, bez oczywiście świeżych warzyw i owoców, jest trudna. Choć tak naprawdę przygotowanie się na 2-3 tygodnie to nie jest aż tak wielkim problemem. Dane mówią, że potrzeba jest 4000 kalorii. Ja przyznam się, że ja tego nie liczyłam i nie wiem, ale myślę, że gdybym zjadła 4000 kalorii, to prawdopodobnie bym po prostu tylko leżała w tym namiocie i nie była w stanie wykonać żadnej pracy terenowej. Więc myślę, że jest to przesadzone zdecydowanie. No i oczywiście zawsze, ale to zawsze musimy pamiętać o tym odpoczynku i o tym, żeby planować odpoczynek do przodu. Ja wiem, że to tak brzmi trochę jak taki banał. No, odpoczynek. Każdy mówi, że wszyscy jesteśmy zabiegani, zestresowani, że powinniśmy więcej odpoczywać czy spać. Ale tak naprawdę, właśnie szczególnie kiedy jedziemy w obszary polarne, kiedy jedziemy w obszary, gdzie latem ten dzień jest praktycznie bez końca, to zmuszenie siebie do tego, żeby około 23 zakończyć dzień, bo rzeczywiście jutro znów będzie dzień, jest bardzo trudne. Dlatego, że wtedy chcemy wykorzystać dzień i zrobić jak najwięcej. Akurat ten nasz wyjazd to był podzielony na dwa wyjazdy i były dość one krótkie, mniej więcej dwutygodniowy każdy. Także nie było to wycieńczenie organizmu przez powiedzmy miesiąc w terenie. I tak naprawdę my planowaliśmy trochę ten czas w nawiązaniu do tego, jaka będzie pogoda, że jeśli wiedzieliśmy, że za 2 dni są prognozy deszczowe, to próbowaliśmy te pierwsze dni rzeczywiście pracować tyle, że zdarzyło nam się wrócić z terenu nawet dużo, dużo po północy, po to, by następnego dnia, kiedy padał deszcz, po prostu najnormalniej w świecie zostać w namiocie i robić na przykład notatki, czy sprawdzać zdjęcia z drona i robić te wszystkie prace, które nie wymagają dalekiego odejścia od namiotu. Oczywiście ta najniższa uwaga brzmi również troszkę jak taki banał, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne, żeby mieć ciepło, wygodnie i rzeczywiście na tyle, na ile się da, komfortowo w namiocie. No, jeśli chodzi o to, żeby oczywiście w takich miejscach zwykle w większości osób się śpi cudownie, bo nie ma tych bodźców zewnętrznych, radia, telewizji, nie ma kontaktu wiele ze światem zewnętrznym, także można się nacieszyć tą naturą i rzeczywiście bardzo dobrze spać. Jedna bardzo ważna rzecz w obszarach polarnych, rzecz, o której być może łatwo zapomnieć, to jest nawadnianie się. No, każdy z nas wie, że jak jedziemy, nie wiem, do Australii czy gdzieś w ciepłe kraje, to trzeba pić, 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 pić wodę. Natomiast w obszarach polarnych bardzo łatwo jest o tym zapomnieć. Jest nam zimno, jesteśmy często zmęczeni i rzeczywiście to, żeby być nawodnionym ciągle, jest bardzo ważne. Oczywiście, no, zaczyna się od tego, że nasz kemping musi być gdzieś blisko źródła wody, a potem po prostu, żeby zawsze mieć coś ze sobą, żeby się, no, nie odwodnić. Kolejną rzeczą, równie ważną, jest kontakt z cywilizacją. Tu widzą Państwo takie nasze radosne zdjęcie. My, ponieważ tak jak wspomniałam, w końcu nie mogliśmy wziąć generatora i paliwa, więc mieliśmy ze sobą sprzęty, które ładowaliśmy powerbankami i mieliśmy, jak Państwo widzą tutaj, radia do kontaktu między sobą, do kontaktu w terenie. Ich oczywiście używaliśmy cały czas, nawet jeśli byliśmy wszyscy razem w terenie i ktoś poszedł do przodu, żeby sprawdzić, co jest tam bardziej z przodu, czy w prawo, czy w lewo, to brał radio, nawet na chwilę zawsze. Każdy, oczywiście mieliśmy telefony satelitarne.
Każdego dnia dzwoniliśmy tutaj do naszego dyrektora w instytucie, dać znać, że ciągle żyjemy i jest wszystko w porządku, ale mieliśmy również obowiązek dzwonienia do KIS, do tego centrum naukowego w Kangalusuak, każdego dnia, by również dać znać, że wszystko z nami jest w porządku. No i oczywiście SMS-y, które mogliśmy wysyłać do domu. Również tu akurat wtedy, podczas tej pierwszej wyprawy, nie było z nami Dana i jego możliwość kontaktu z nim okazała się bezcenna, gdyż Dan dzwonił do nas każdego dnia, by nam powiedzieć, jaka będzie pogoda, jakie są prognozy pogody, i dzięki temu naprawdę mogliśmy bardzo dobrze przygotować się i tak wykorzystać ten czas, żeby pobrać no, jak najwięcej próbek. Właśnie, bo ta pogoda to jest tutaj jest slajd taki, który mówi o tym, że właśnie o czym wspomniałam przed chwilą, że właściwie nigdzie. W żadnych innych obszarach na świecie pogoda tak bardzo nie determinuje naszej pracy i naszego życia, jak właśnie w obszarach polarnych. Może się ona zmienić natychmiast, to może się zmienić w ciągu godziny, dwóch z fantastycznej na po prostu taką, w której no, nie da się wyjść. I wtedy również praca helikoptera jest uzależniona całkowicie, dlatego że jeśli mamy wiatr lub niebo jest zachmurzone, to oczywiście żaden helikopter czy jakiś mały samolot nie wyleci. Mamy takie doświadczenia z Nuuk, gdzie lotnisko znajduje się w przedziwnym miejscu, gdzie właściwie zdarzało nam się 3 razy dziennie dojeżdżać na lotnisko, żeby wylecieć helikopterem w teren, i to się nie udawało, albo było niebo zachmurzone i plany były zmieniane. W Kangalusuak tego problemu nie było, ten mikroklimat był inny i nie mieliśmy takich problemów, ale również zdarzyło nam się na Labradorze utknąć na kilka dni w górach Torngat i żaden pilot nie odważył się przylecieć po nas, żeby nas odebrać, ponieważ przez kilka dni była mgła i zachmurzenie bez właściwie żadnej widoczności. Także ta pogoda, po prostu od tej pogody zależy wszystko, i wtedy człowiek nagle sobie zdaje sprawę, jak właściwie jest daleko od cywilizacji, jak ta cywilizacja też nie bardzo może pomóc, gdy się człowiek znajduje na takim niesamowitym krańcu świata. Na Grenlandii oczywiście, i zresztą tak jak wszędzie, zawsze oprócz ludzi są zwierzęta. Tu bardzo przedziwna taka nasza właściwie prawie przygoda, nie przygoda. Pobieraliśmy próbki skalne, gdy zobaczyliśmy, że obserwuje nas piżmowu. Jeden tak po prostu stał i patrzył. No, przerwaliśmy pracę, zaczęliśmy go fotografować, cieszyć się bardzo, i wszyscy byli bardzo radośni, każdy chciał mieć jak najpiękniejsze zdjęcie. Po czym odeszliśmy trochę i zobaczyliśmy, że tych piżmowołów jest jeszcze 7, oprócz tego naszego, którego już zdążyliśmy oczywiście nazwać naszym, i tam jeden z tych piżmowołów miał małe. Te piżmowoły przestały robić to, co robiły, czyli pasać się, i naprawdę zaczęły się na nas patrzeć się w taki sposób intensywny, że to wydawało się aż prawie niemożliwe, że zwierzęta tak patrzą na ludzi, a dystans między nami był rzeczywiście dość duży, jak się wydawało. I troszkę się zastanawialiśmy, co zrobić, bo te piżmowoły były na naszej drodze powrotu do domu. Tak więc no, zakręciliśmy. Poszliśmy w bok, żeby je obejść szerokim łukiem, jak to się mówi. Proszę sobie wyobrazić, że jak już odeszliśmy, w pewnym momencie zobaczyliśmy, że ten jeden, ten, którego nazwaliśmy potem zwiadowcą, on rzeczywiście podszedł kawałek za nami w naszą stronę, by się upewnić, że my odeszliśmy od tych piżmowołów, i już dużo później przez lornetkę zobaczyliśmy, że sobie znowu pasą się spokojne, nie już uspokojone, że nic im nie zrobimy. Także to było takie przedziwne doświadczenie, bardzo ciekawe. Tutaj renifery z daleka widać. Ja muszę powiedzieć, że
Tak naprawdę reniferów się najbardziej bałam, ale nie dlatego, że bałam się ich jako zwierzęta, ale miałam jakiś taki obraz, może z tego powodu, że na tym płacie śniegu przy naszych namiotach były ślady i sobie wyobrażałam, że któryś z nich nadepnie mi w namiocie przez przypadek na laptopa. I jakoś miałam taką wizję przedziwnego stresu, natomiast nic takiego się nie stało i żadnych więcej śladów nigdy na śniegu w pobliżu, takim rzeczywiście w dużej bliskości naszego obozowiska reniferów nie widzieliśmy. Natomiast mieliśmy innych gości, mieliśmy liski. Tutaj widać takie zdjęcie, jak ten lisek tak do skrzynki przychodzi. Natomiast do innej skrzynki był przywiązany worek, który mieliśmy na śmieci. Tak naprawdę mieliśmy trzy te worki, ponieważ segregowaliśmy śmieci. I rzeczywiście, jak szliśmy w teren, to te liski rozgrzebywały trochę, natomiast no, worki były na tyle grube, że nie były w stanie się dostać i przedziurawić. Natomiast te liski bardzo się kręciły wokół naszego obozowiska. No, mówimy o rejonach polarnych Arktyki. Tak więc kilka słów na koniec oczywiście o niedźwiedziach polarnych. Tutaj jest takie uwagi i komentarze, co robić, czego nie robić. Jak jeździmy na Labrador, zawsze mamy szkolenie takie właśnie, jak się zachować w pobliżu niedźwiedzia polarnego i co zrobić, gdyby ten niedźwiedź polarny się w pobliżu gdzieś tam znalazł, przytrafił. Ale no, przede wszystkim oczywiście w takich obszarach należy unikać tych miejsc, w których niedźwiedzie polarne się żywią, bo to jest oczywiście naturalne jedzenie. Też unikać miejsc, w których mogłyby być one schowane. Tak jak nasz camping był na wierzchu, my widzieliśmy, wszyscy się jakby przed sobą mogą ostrzec de facto. No i również gotować daleko i nigdy nie trzymać jedzenia w miarę blisko tego namiotu. Tutaj jeszcze powiem, to jest zdjęcie w tle, to jest zdjęcie z Labradoru, gdzie po prostu niedźwiedź polarny zostawił resztki posiłku swojego. Natomiast w tym miejscu, w tej części Grenlandii nie ma niedźwiedzi polarnych. O to się upewnialiśmy, dowiadywaliśmy i otrzymaliśmy oficjalną informację, że niedźwiedzi polarnych nie ma. Jak to się dzieje i dlaczego tych niedźwiedzi nie ma na Grenlandii, nie ma w tej części Grenlandii zachodnio południowej, a są na Labradorze. Otóż jednym z takich powodów jest prąd w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, który przenosi, transportuje na krach lodowych niedźwiedzie właśnie w stronę Labradoru. Również zmiany klimatu powodują, że niedźwiedzie migrują z tych obszarów, które są bliżej lądu do obszarów brzegowych. No i my właśnie taką sytuację mieliśmy, ponieważ na Grenlandii pracowaliśmy bardziej w głębi lądu, choć jak Państwo widzą tu na tym fragmencie mapy Grenlandii obszar pokryty śniegiem, lodem jest olbrzymi, więc to w głębi lądu też ciągle nie jest aż tak daleko od lądu. Jednak na Labradorze rzeczywiście pracowaliśmy blisko brzegu, pracowaliśmy dużo z łódki i widzieliśmy te niedźwiedzie polarne. Tutaj jest zdjęcie dwóch misiów z Labradoru właśnie. No to jeszcze na Labradorze problem jest w ten sposób rozwiązany, że zawsze musimy pracować z takim naszym bodyguardem, z kimś, kto idzie z bronią. Jest to właściwie z jednej strony forma zatrudnienia Inuitów, Nunatsiavut, akurat tego obszaru, w którym pracujemy w górach Tongariro, ale również dla nas naprawdę ogromne bezpieczeństwo.
bezpieczeństwo. Tutaj na tym górnym zdjęciu jestem z Bunią, naszą ulubioną myśliwą. O niesamowitym wzroku spostrzegawczości pani, która była w stanie nam z daleka pokazywać te niedźwiedzie i różne inne zwierzęta. Na dolnym zdjęciu jest jej syn Ryan, z którym również bardzo często pracowaliśmy, świetny skipper i z którym bardzo lubiliśmy również jeździć w teren. No cóż, wróciliśmy do domu zdrowi, szczęśliwi i dziękuję za uwagę. Raz jeszcze przepraszam za problemy techniczne i proszę ewentualnie o pytania.